Witam Państwa bardzo serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Sokółowskie. Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów podsumowania dotyczącego konferencji w Kliczkowie, która się odbyła już prawie miesiąc temu, no ale nie mieliśmy okazji, żeby wcześniej o tym porozmawiać, no więc dzisiaj rozmawiamy. Proszę Państwa, mimo rozmaitych obaw i wątpliwości, czy nie za daleko, czy wakacje nie przeszkodzą, konferencja się udała. Przyjechało 97 osób. Fantastyczni wykładowcy. Jedynym problemem, proszę Państwa, tak naprawdę był upał oraz to, że niestety trochę było poślizgu i no, konferencja zaczęła się z opóźnieniem i skończyła się z opóźnieniem. To spowodowało, że zabrakło trochę w bufecie wody, a był straszliwy upał, no ale upał był w całej Polsce, to nie ja jestem odpowiedzialny za upały, na szczęście. I rzeczywiście no, paru osobom chciało się pić i tego picia nie było, ale było już po czasie. No więc to była chyba jedyna taka trudność, natomiast no, jeżeli chodzi o inne kwestie, to znaczy kwestie dźwiękowe, kwestie frekwencyjne, jakości wykładów, wszystko, proszę Państwa, było bez zarzutu. Oczywiście nie było z nami pani menedżer, co mnie trochę stresowało, bo wcześniej na konferencjach zawsze menedżerki były obecne i zawsze pilnowały tego wszystkiego, ale teraz ja będę pilnował, żeby ta pani, z którą ja podpisuję umowę, zawsze żeby ją zapytać, czy ona będzie, żeby ona rzeczywiście gdzieś tam była i żeby można się było do niej we wszystkich sprawach zwrócić. No więc proszę Państwa, było oczywiście w Kliczkowie mniej osób niż na poprzednich konferencjach, ale ja składam to na karb wakacji, tego upału oraz tego, że była to najdalej wysunięta placówka, w jakiej do tej pory organizowaliśmy takie spotkanie. No i cóż, no mam nadzieję, że jeżeli te miejsca będą wyznaczane gdzieś bliżej, to przyjedzie więcej osób. Ja zrobiłem to dlatego, ponieważ chciałem, żeby z innych części Polski ludzie też mogli dojechać. Najtrudniej mi jest, proszę Państwa, zorganizować konferencję w części północno-wschodniej, dlatego że tam jest kilka, północno-zachodniej, przepraszam, tam jest kilka obiektów i one są piekielnie drogie. Jest za daleko, żebym ja mógł tam dojechać i ponegocjować z właścicielami, porozmawiać, dać się poznać, zostawić jakiś prezent, więc trudno mi jest zrobić imprezę dla Szczecina na przykład, a bardzo bym chciał, ponieważ jest mnóstwo czytelników w Szczecinie. No więc zrobiłem ten Kliczków z nadzieją, że się skusi zachodnia Polska. Częściowo tak rzeczywiście było, ale okazało się, że na przykład przyjechali tacy państwo z Mazur. Ja byłem wstrząśnięty tym, dlatego że komuś się chciało, proszę Państwa, jechać z Mazur do Kliczkowa, żeby wziąć udział w tej konferencji. Przyjechali oczywiście ludzie z Warszawy, przyjechali też z Wrocławia, było wielu mieszkańców województwa lubuskiego, Zielona Góra jak zwykle nie zawiodła, jedno z moich ulubionych miast. Także frekwencja była, proszę Państwa, duża, jak na porę roku, jak na 30-stopniowe upały, które panowały, czy tam 30, nawet 8-stopniowe. W niedzielę było bardzo gorąco. Frekwencja była duża i zainteresowanie było bardzo wielkie. Ci, którzy zostali w Kliczkowie, bardzo sobie to chwalili, bo i teren jest ciekawy i w okolicy jest Bolesławiec, piękne miasto, akurat były dni Bolesławca. I Szymon wybrał się na wycieczkę do Legnicy, mimo upału. Szymon jest niezniszczalny, po prostu pojechał zwiedzać zabytki Legnicy i Legnickiego Pola jeszcze. Takie miasto gdzieś odbyła bitwa, właściwie osada, nie wiem, chyba dzisiaj już. Bardzo się cieszę, że podobały się wykłady, bo nikt nie zgłaszał żadnych uwag dotyczących zaproszonych wykładowców. Największą popularnością, co może niektórych dziwić, ale mnie nie dziwi, bo ja treść wykładu znałem wcześniej, największy entuzjazm wywołał wykład profesora Krzysztofa Ostaszewskiego, spiskowatoria ubezpieczeń. Bardzo się podobał. Mam nadzieję, że profesor będzie jeszcze kiedyś naszym gościem. Mam nadzieję, że też naszym gościem będzie Sir Dermot Turing, który będzie pisze cały czas nową książkę, tym razem o kryptologach niemieckich. Ja oczywiście dostaję mnóstwo propozycji od różnych wykładowców, zaprosić ich na te konferencje, ale oczywiście nikomu nie odmawiam, natomiast muszę stosować pewną naprzemienność, to znaczy nie możemy powtarzać tych tematów ani tych samych twarzy zbyt często, więc się wymieniamy. No, Piotr Trojanowski był już 2 razy, znakomity wykład wygłosił Piotrek w Kliczkowie, wszystkim się bardzo podobało.
To nie jest tak, że ja tutaj jakąś różnicuję jakość, tak? Te wszystkie wykłady były świetne, tylko że profesor Staszewski po prostu wszystkich zaskoczył ujęciem tematu i się nie spodziewał, że można tak gadać o ubezpieczeniach po prostu. A Piotrek o wojnie i zwierzętach, no to każdy mniej więcej wiedział, co będzie. Bardzo to było ciekawe i inspirujące. Tak jak powiedziałem, okoliczności przyrody i architektura fantastyczne. Droga trochę daleka, ale ja nie będę uciekał, proszę Państwa, od odległości. Teraz pojedziemy do Tużna, gdzie będzie no, dość blisko, bo to z Warszawy i z każdego miejsca, to jest przy autostradzie, przy samym Toruniu, więc nie ma problemu z dojazdem. Potem pojedziemy też gdzieś bardzo blisko. Ja myślałem o Kazimierzu Dolnym, ale też myślę o Sulejowie. Zobaczymy, co wyjdzie. Więc chciałbym, żeby to było jakoś bliżej, ale potem bym Państwa gdzieś przegonił latem, gdzieś daleko, hen, znowu na zachód, znaczy wiosną, a latem to jeszcze zobaczymy, bo ja już mam pewne plany, ale to wszystko zależy od okoliczności i od współpracy z zarządem obiektu. Ja wszędzie zostawiam książki, więc jestem postrzegany raczej dobrze. No i zobaczymy, co w Kliczkowie nie zostawiłem, bo to jest za wielki obiekt, tam nie ma chyba biblioteki, nawet gdyby była, to nikt by z tego nie skorzystał. W tych mniejszych obiektach zostawiam te książki. No i chciałbym, żeby one tam zostały, no i żeby te książki po prostu tworzyły pewną sieć, skoro ich nie ma w bibliotekach, prawda, publicznych, małych, to żeby były w pałacach, w hotelach, w zamkach. No i już kilku są. Są w Tłokini, są w Baranowie Sandomierskim, są w tym miejscu, do którego chciałbym Państwa zaprosić wiosną, ale jeszcze nie powiem, co to za miejsce. Bardzo takie egzotyczne, związane z niesłychanie istotną dla historii XVIII wieku polskiej historii XVIII wieku postacią, ale nie położone w XVIII wieku na terenie Polski, tylko na terenie jednego z państw niemieckich. Nie powiem jakiego, bo wszystko się wyjaśni. Choć w grę wchodzą dwa, no ale dobra. Potężny stary park z niesamowitymi zupełnie drzewami, z bluszczami, które mają setki lat, i oplatają te drzewa. Wszystko w zasadzie w ruinie. Pałac jest zrujnowany. Jeden z największych obiektów architektonicznych w kraju. Odbudowa pochłonie miliony, jeżeli nie miliardy. Na razie powolutku bardzo się toczy. Hotel jest w oficynie. Otrzymałem zapewnienie, że jeżeli przyjedziemy, to okoliczne agroturystyki zostaną zarezerwowane dla naszych gości, oprócz tych pokoi, które są w pałacu. Sala mieści się w byłej kaplicy. Stół, przy którym wykładowcy by siedzieli, nad tym stołem jest apsyda z Panem Jezusem w takiej mozaice. Chyba XIX-wieczne dzieło. No, także to jest bardzo ciekawe miejsce, takie literackie bym powiedział, malownicze, opuszczone całkowicie, tam nikt nie przyjeżdża. Ja tam czasem przyjeżdżam z rodziną i jesteśmy sami. Ale to później. No, na razie dziękuję Państwu za Kliczków, za sympatię i poparcie, które mi zostało w tym Kliczkowie okazane, za to, że się Państwu podobało, że Państwo zdecydowali się jechać tyle, taki kawał drogi, żeby uczestniczyć w tej konferencji. Mam nadzieję, że wszystkie niedociągnięcia zostaną mi wybaczone. Jeżeli nie natychmiast, to może trochę później, bo się postaram, żeby następna konferencja wypadła lepiej. No i teraz zrobimy tak, jak mówię, trochę bliżej Warszawy, a potem znowu się przejedziemy gdzieś daleko i tak na zmianę. Miałem rezygnować z letnich konferencji, ale dostałem kilka ważnych głosów z zewnątrz, żeby absolutnie nie rezygnować z tej konferencji. No bo rzeczywiście, proszę Państwa, no, do tego Kliczkowa przyjechało 97 osób, tak? W Tłokini było 130, w Baranowie 120. No to też nie mogę narzekać i nie mogę mówić, że to jest jakaś straszna obsuwa albo że nie było frekwencji, no bo była frekwencja, tak? 29 czerwca, ludzie jeżdżą na wakacje, było daleko, tak? Więc no nie ma co gadać, no konferencja się udała i tyle, tak? Nie jeden by się modlił o taką frekwencję, więc ja oczywiście marudzę, bo ja mam to wpisane w ogóle w charakter, ale no, trzeba się cieszyć, więc mam nadzieję, że na następnej konferencji będzie jeszcze lepiej. Zapisało się już 10 osób. Jak na drugą połowę lipca wakacje i to, że każdy jest zainteresowany czym innym, tylko nie konferencją, to uważam, że jest nieźle.
Zobaczymy, co będzie dalej. Jutro będę wiedział, znaczy no, będę niedługo wiedział, jaka wielka jest sala, ile osób pomieści realnie i na jakiej liczbie osób zamknę listę. No ale to już wszystko wkrótce. Na razie takie podsumowanie Kliczkowa. Jeszcze raz Państwu dziękuję. I zapraszam na kolejną konferencję w Pałacu Tużno, 15 km od centrum Torunia, gdzie można rezerwować sobie pokoje na hasło Klinika Języka. A ktoś nie chce w pałacu, to może się zatrzymać gdzieś w okolicy, w jakiejś agroturystyce, albo po prostu w Toruniu, w którym jest pełno hoteli. To jest bardzo piękne miasto. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.